mieszkańcy Osowej Ziemi możemy czuć się bezpiecznie, a zmierzam do tego, że te ilości tych różnych osadów, ścieków, co by to nie było, myślę, że to jest dla nas zagrożenie. A mówię o tym dlatego, że kontrola NIP-u na stronach internetowych jest wypisana, że wywożone osady ściekowe z różnych oczyszczalni, bo nie wiem czy z ilu oczyszczalni, na pewno bardzo dużo. I tam marszałek województwa wielkopolskiego zabronił wywozu całkowity, wywóz osadów komunalnych przy granicy blisko Osowej Ziemi, dać Bogu. A osady, które przychodziły do miejscowości dać Bogi, przychodzą wszystkie do Osowej Ziemi. Są to oczyszczalnie, są to wielkości niesamowite. Proszę Państwa, czy my jako mieszkańcy, czy ktoś nam powie, czy my jesteśmy bezpieczni, bo to jest niemożliwością, żeby województwo wielkopolskie dało sobie radę, zabroniło wywożenia, czy powiat wschodzki nie ma wpływu na taką działalność. Jak to jeszcze długo może trwać? To są niesamowite rzeczy. Proszę Państwa, proszę wyjść za biurek, wsiąść w samochody, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Nie jest to, że ja opowiadam bajki, ale jest to poważny problem dla nas, Osowej Ziemi, mamy ojczyzny, myślę, że i powiatu wschodzkiego. Tu powinny być konkretne sprawy załatwione przez, myślę, i pana starosty, jeżeli ta osoba, kto w ogóle to kontroluje? Bo dla mnie nad tym nikt nie panuje. Jest wolna Amerykanka, można robić co się chce, jak chce i mało tego zaczyna się nas zastraszać, że to jest temat nie dla nas, nie na dzisiaj. Myślę, że my jako mieszkańcy na to się nie zgodzimy. Gdyby Państwo tutaj nic nie będziecie robić, my będziemy jednak sięgać trochę wyżej. Myślę, że to już dłużej nie może trwać. Dziękuję bardzo. Ale proszę też jeszcze o odpowiedź pana starostę, czy wydał w ogóle jakąś decyzję na wywóz osadów do Osowej Ziemi. Bo po wczorajszym spotkaniu w Radzie Miasta chodziło mi o małą oczyszczalnię wschowską. Tam się dowiedziałam, że nikt tego nie kontroluje, tylko są badane osady na oczyszczalni i tam nikt nie próbuje powiedzieć, pytam, na które działki wywożone, bo ustawodawca w przepisie to mówi, że musi być gleba przebadana, musi wiedzieć, na które działki jest to wywożone. W Osowej Ziemi takich przepisów nie ma. Nie ma dosłownie żadnej kontroli. Bardzo proszę się tym zająć, panie starosto. I czy była wydana jakaś decyzja? Proszę bardzo, było pytanie do starosty, czy jest odpowiedź? Proszę bardzo. Decyzje oczywiście są wydawane w starostwie powiatowym, bo nie mamy innej możliwości, jak tylko wydawać decyzje, ale decyzje są wydawane na odpowiedniej ilości. My nie mamy funkcji nadzorczej i nie możemy sprawdzić tego, jakie ilości są wywożone na dane pole. Tą funkcję ma tylko i wyłącznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ja pamiętam też, że od kilku lat ten problem jest. On narasta oczywiście z roku na rok. My kilka lat temu zleciliśmy nawet przeprowadzenie badań, jak pani pewnie pamięta. Z tych badań wtedy nie wynikało, że są jakiekolwiek przekroczenia. W związku z tym my w tym okresie zrobiliśmy co mogliśmy. Tak jak powiadam, nie było w tym czasie żadnych przekroczeń. Czy teraz są? Trudno powiedzieć, no to być może tak jest, ale tak jak powiedziałem, funkcję tylko i wyłącznie nadzorczą posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, do którego my też w swoim czasie też się zwracaliśmy. I Państwu pozostaje tak naprawdę tylko zwrócić się do tej instytucji, bo my takiej formy nie mamy po prostu. My musimy wydać pozwolenia, jeżeli są zgodne z prawem, nie naruszają tego prawa, to my jesteśmy zobowiązani wydać decyzję jakiekolwiek, bo inaczej my byli ukarani za niewydanie odpowiedniej decyzji, jeżeli nie jest ona przeciwko naruszeniu wielkiego prawa, czy budowlanego, czy środowiskowego. Nie mamy wyjścia. Od 10 lat są składowane te ponad osady i na części, większość, 6 terenów to jest zbiornik wód podziemnych. Czy wiecie Państwo o tym? Jakoś nie słyszę tej odpowiedzi, chyba nikt nie wie, że tak jest ten zbiornik. I przepisy rolne mówią, że
na zbiorniku absolutnie, absolutnie nie wolno składować osadów. A dochodzi do tego, że będzie po 40 tysięcy ton osadów na hektarze. Grunt się podnosi. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć tutaj ważną rzecz, bo od kilku lat było tak, że występowaliśmy też jako powiat, wskazując na ten problem, że jest ten zbiornik pod Wschową, pod dużą częścią tej gminy. Występowaliśmy jako też strona z protestem, że tak nie może być, że się wywozi na pola, pod którymi znajduje się jezioro. I było tak faktycznie, jak Pani mówi, że dostaliśmy nawet rozstrzygnięcia nadzorcze ze SKO, że nie mamy racji, tego zbiornika nie ma, bo nie jest on wpisany i tak dalej. Faktycznie tak było, przegraliśmy tę sprawę, właśnie występując w sprawie tego, żeby chronić te gleby i przede wszystkim ten zbiornik podziemny. Ale mogę uspokoić na dzisiaj, bo z informacji, jaką uzyskałem od naszej pani geolog, ten zbiornik w tym roku zostały, jego granice już określone. I on będzie wpisany. To, o czym tu Pan Andrzej przed chwilą powiedział, jeszcze nie jest, być może jeszcze nie jest, ale na pewno będzie już wpisany w odpowiednie rozporządzenie jako zbiornik, który posiada określone granice. Ja myślę, że ta sytuacja zdecydowanie zmieni teraz tryb postępowania przy wydawaniu jakichkolwiek pozwoleń. Ja myślę, że teraz macie Państwo dużo, dużo większą szansę.